Znajdujemy się na terenie zespołu zamkowo-parkowego przy Muzeum Kresów w Lubaczowie. Jest to inwestycja przeprowadzona przez powiat lubaczowski, który jest właścicielem tego terenu i na ten cel pozyskaliśmy około 4,5 miliona złotych dofinansowania z Polskiego Ładu plus nasz wkład własny powiatu w wysokości 700 tysięcy złotych umożliwił rewitalizację tego obiektu i dostosowanie go do potrzeb mieszkańców Lubaczowa, powiatu i naszych gości. Liczymy też tutaj na liczne rzesze turystów. Park podzielony jest na dwie główne części, czyli na część rekreacyjną, przy której jesteśmy, przeznaczoną przede wszystkim dla młodzieży, dla osób, które lubią spędzać czas na wolnym powietrzu, ale aktywnie, wyczynowo. Dalej znajduje się siłownia na otwartej przestrzeni, a to będzie miejsce, myślę, najbardziej oblegane i najbardziej wyczekiwane przez całe rodziny, zwłaszcza przez najmłodszych, którzy mogą spędzać tutaj no, bardzo urozmaicony czas, mogą korzystać z tego ładnego obiektu, który przygotowała firma pana Jana Czyka, naszego miejscowego przedsiębiorcy, który włożył całe serce to miejsce, żeby służyło i nam wszystkim, tak, że i jemu, i jego rodzinie. Także cieszę się bardzo, że przetarg wygrał nasz miejscowy przedsiębiorca. W drugiej części zabytkowej jest tak zwana strefa ciszy, gdzie wokół wzgórza zamkowego zbudowane zostały alejki spacerowe, powstały także altany, gdzie można usiąść, wypocząć. Jest także altana, która będzie pełniła funkcję sceny, gdzie będą mogły się zaprezentować zespoły. Blisko jest skrzynka z prądem, także i szeroki plac, gdzie mogą się zebrać ludzie, żeby korzystać z tej oferty kulturalnej, która tam będzie oferowana. Także liczymy, że każdy znajdzie tu dla siebie coś miłego. Całe rodziny, babcie z wnukami, rodzice z dziećmi, czy pary młodych, zakochanych będą mogli tu sobie spacerować i korzystać z tego terenu, które od wielu lat służyło mieszkańcom Lubaczowa, zwłaszcza młodzieży do spędzania wolnego czasu. Liczymy także, że to miejsce będzie uszanowane i nie ulegnie dewastacji, co teraz będzie naszym największym problemem, żeby ocalić, dbać o to, żeby ono ocalało, żeby nikt tego nie niszczył. W tym celu zamontowane są tutaj kamery, które powinny ewentualnych ludzi, którzy mają złe zamiary, odstraszać od dewastowania tego, co nam się tu udało z tak wielkim trudem wybudować. Park będzie udostępniany zwiedzającym od godziny 8 rano, od otwarcia muzeum, do godziny 21.30, gdy będzie już zamykany, gdyż nie chcemy, żeby tu w nocnej porze ktokolwiek przebywał. Ale w dzień jak najbardziej zapraszamy, zwłaszcza teraz, gdy zbliżają się święta wielkanocne. Przyjedzie do nas wielu turystów, czy przede wszystkim członków rodzin. Zapraszamy wszystkich serdecznie, ponieważ zapowiadana jest ciepła wiosenna pogoda i będzie można tutaj mile, rodzinnie spędzić czas. Także wszystkie dzieci, babcie, rodziców, znajomych, przyjaciół zapraszamy do zespołu zamkowo-parkowego w Lubaczowie. On jest już gotowy. Ostatnia inwestycja została zakończona w marcu. Polegało to na wylaniu miękkiego podłoża właśnie pod tym placem zabaw. Jest to podłoże gumowe, miękkie, bezpieczne, także możemy spokojnie tutaj naszych milusińskich powierzyć temu placowi zabaw, żeby korzystali z niego jak tylko uważają. Także zachęcam do miłego spędzania czasu tutaj w tym rewitalizowanym parku. Zwracam także uwagę, że jest dostępna toaleta. Znajduje się ona na zapleczu budynku galerii. Tutaj przy wejściu, zaraz w lewo, można tam skorzystać z ładnej, nowoczesnej toalety. Zapraszam.